Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, a to i Loop Hero. Kolejny dosyć nieplanowany odcinek. Gdyż tak, zauważcie jedną rzecz. Gram sobie w rozdział czwarty, chciałem farmić surowce, wojownik, rzeka rozstawiona, takie tam te rzeczy. Żeby nie było serio, nie myślałem o tym, żeby się jakoś przygotować mocno. Tylko wziąłem rzekę, bo ją uwielbiam. Plus, no wiecie, wampiry, te sprawy. Rozkładam sobie rzeczy, nie zwróciłem uwagi na to, nagle patrzę. Ale jak to? Co tu się stało? Pałac Licza? I w ogóle takie tam różne dziwne akcje. Wielce zaskoczony. Po prostu załączyłem nagranie. I wiem, że mogłem tego nie robić samemu, niektórzy mogą to krytykować, szczególnie się patrzę zaraz kolejny boss według tego wskaźnika. Nie wiem, co tu się dzieje. Jest po prostu totalne takie wow. I przy okazji tak, a propos jeszcze rozdziału czwartego. Wampiry teraz są traktowane jako jakieś tam swarmy. Oni nie mogą zostać zabici jednym atakiem. Co najmniej potrzeba 4 ataków, żeby się ich pozbyć. Tutaj. Zawsze atakuję moich sojuszników najpierw. Fajne. Czyli nekromanta będzie miał teraz łatwiej z wampirami. Trochę. I tak, jeśli chodzi o resztę, to. Gluty teraz osłabiają swoich sojuszników, jak zginą. Szkielta jeszcze nie widziałem. Pająki są teraz zatrute. Tak. I w sumie to chyba tyle z tego, co wiem. Ale mniejsza z tym, po prostu idziemy spotkać się z Liszem po raz kolejny. Widać, że będzie tym razem dużo potężniejszy, bo patrzcie, ile on ma pałaców. Cóż, że to może być błąd. Takie spotkanie. Ale dobra. Za każdą miksturę użytą obrażenia nam się zwiększają. Definitywnie biorę. Jeśli to ma być 4 bossów. Wiecie co, to jest też taki trochę, jakby to najlepiej powiedzieć, nieźle nakręca i ekscytuje, to myśli sama, że może być, że to będzie już ostatni odcinek. A mniejsza. 4 potrzeba, mam 4, więc żadne retreat, stay. Jak to możliwe? Zamknij się, mamy rzeczy do ustalenia. Czyli nawet nie ma specjalnych interakcji. Teraz się zawiodłem. Ale tak, dobra. Dobra. Czyli za pierwszą rzecz, jeśli chodzi o ten rozdział. Żeby go przejść, trzeba być gotowym po prostu na wszystkich bossów jednocześnie. A to oznacza dla mnie jedną rzecz. I to jest bardzo sensowna odpowiedź. Pomyślałem, że już nie będzie łatwo. Padłem. No cóż. Nie mam przy sobie niczego szczególnego. Więc nie używam moich czaszek. I cóż. Teraz, kiedy wiem wszystko, przejdźmy do konkretów. Nekromanta. Tak. Rzeczny nekromanta. I żeby nie było, dzisiaj mój cel to będzie skupić się na ilości szkieletów. Ich moc, super i w ogóle, ale to kwestia drugorzędna. To ilość będzie najistotniejsza. I tak, jako że teraz już, kiedy to zauważam, idę na serio. Nie mówię, że mi się to uda, rzecz jasna. Muszę przygotować parę innych rzeczy jeszcze. I tak, stąd wszystko się przyda. Łącznie ze skałami. Może mi dał, z tego bym odpuścił. My tak, bez nich będzie trochę łatwiej. I tak mam zapchaną talię różnymi głupotami. I tym razem musimy to wziąć. Nie dosyć, że po prostu będzie tu milion bossów. To jeszcze potrzebuję, wiecie, mnóstwo rzeczy, którymi będę mógł obudować dosłownie. No, nasze miejsce startowe. Żeby sobie poradzić. Plus to też oznacza, że będę musiał dużo ostrożniej podchodzić do tego wszystkiego, ale okej. Jak mam to zrobione, zobaczmy, czy jeszcze można coś zbudować na szybko. Mogę dorzucić lasy, jakieś inne głupoty i wieże, które też na bossach niestety nie pomagają. Mniejsza z tym. Ulepszenia potrzebuję tajemniczej kuli i innych rzeczy. Nie da się ulepszyć. Tutaj metal. Łatwo byłoby zdobyć, ale nie jest aż takie potrzebne chyba. Kuchnia. Walczymy z bossem. Czemu z bossami nawet. Tym razem to już będzie potrzebne. Więc ulepszamy. Moja kuchnia staje się coraz lepsza. A to nowa recepta dla ciebie.
Okrój kurczaka w kostkę, potem usmaż go z sosem sojowym i dwoma łyżkami miodu. Zazwyczaj dodaję trochę nasion sezamu. Aha, ale to... A dobra, no to zazwyczaj dodaję sezam z jakichś tam powodów, ale to nie wiem, czy komuś przeszkadza, czy co, o coś innego chodzi, mniejsza i... Więcej żarcia, więcej tego i mamy kolejne miejsce, super. A coś nowego się pojawiło w tym, w supply? Nie statystyki, supply do dodania. Niczego nie ma. Więc dobra, zrobiłem co mogę, idziemy na tego tajemniczego kogoś. Ostatecznego bossa i w ogóle, więc tak... Jestem w stanie powiedzieć wam jedną rzecz. Podejrzewam, że to już jest naprawdę ostatni boss, patrzę na to, że zobaczyłem sekcję bossów i... A nie szczególnie, a... Okej, czyli on dostaje na start wisiorek i dwie książki. Okej, krypta... tutaj to wszystko będzie osadzone, więc tak, nawet niech tutaj stoi. I tak, rzekę próbujemy rozmieścić na tym obszarze. Więc wszystko, co tutaj będzie, to zostaje zarezerwowane dla rzeki. Jak mówię, milion szkieletów, szybkie wzywanie. To jest mój plan po prostu. I dobra, jeden więcej życia magicznego przyda się. I tak, o, pierwsze co? Mamy las. A jak mamy las, to... Tak. Pierwsza rzecz załatwiona, druga wampiry. I magiczni wrogowie. No, nawet jeśli wiecie, mam polegnąć. Chcę przynajmniej cokolwiek z tego wynieść, więc tak. I dobra, a, coś dobrego, 4% tak speeda, no proszę cię, gro. Na co mi takie gunwo? Dobra, jak mówiłem, tak też zaraz zrobię, trzeba po prostu, wiecie, obudować z każdej możliwej strony tą, więc... Jakiś pańczek konny, inny tego typu rzeczy będzie trzeba tutaj zarzucić, wiecie, po to tylko, żeby ograniczyć możliwości i kuźnia. Tuż przed bossem będę miał kuźnię. Dobra, co prawda będzie mi odbierała trochę przedmiotów, ale... Niech sobie odbiera przedmioty. Naprawdę, niech sobie odbiera. Ale takie wzmocnienia na walkę z bossem będą bardzo dobre. A, dobra, dwa obrony, trochę regeneracji, tak. No i zobaczymy, co z tego będzie. Ale powiem wam szczerze, spodziewałem się, że ten rozdział może być wyjątkowy czy coś, ale nie do końca tego. Dobra, a, to teraz tak, zrobimy w ten sposób. Nie będzie to może najoptymalniejsze. Okej, tu jest jedna linia. O, nie będzie, nie wszędzie będę mógł postawić lasy w takim wypadku. Ale trudno, sobie po prostu taką linię i tutaj potem zawrócimy i będziemy tak płynąć rzeką. Czy coś? Tak. Ewentualnie nie mam lepszy pomysł. Dobra, nie. To jest najgorsze dla mnie, wiecie, optymalizacja rzeki. Okej, okay, tutaj ta linia. Okej, okay, więc tak, dobra. Idę wolo. Nawet jeśli to jest trochę głupie. Ja przyznaję, może być trochę głupie. Jak i tak zostanie. I mam ulepszenie. 20% więcej obrony na ileś tam uderzeń. Niestety spada mały, ale dobra. Dostaliśmy pierwszego gluta i tak, skały. Ta sekcja niech będzie na skały, pustynie, inne tak. Takie dobra, to było głupie, muszę tutaj obudować jeszcze trochę, więc co? No cóż. Mogłem to już bezpiecznie zrobić, nie wyszedło. I tak straciłem kolejne przedmioty, bo to się będzie nakładało i odnawiało. Oho, za dużo nie mogę tutaj postawić, muszą to być, wiecie, te przydrożne rzeczy, więc tak, tutaj coś, tutaj te. Ile mogłem, tyle zrobiłem. Resztą będzie musiał zająć się... Przeznaczenie. Ej, proszę, nakłada się na siebie to trochę. Mam 30 teraz, fajnie. Co prawda, dowiecie, dużo przedmiotów tracił na tym, ale nie ma co naczekać, dobra. Rzeka się rozszerza, fikety lecą. I pamiętajcie, teraz one są niegroźne dla nas całkowicie. Ojej, biblioteka by zabierała mi te. To jest akurat bolesne, nie będę ukrywał. Ruiny mogłyby pomóc niby, ale powiem wam szczerze, nie chcę tych robaków. Jako wsparcie dla bossa. Dobra, kolejna kuźnia. Trochę overkill z tego wyjdzie. Ale niech będzie. Wiecie,
po prostu muszę być przygotowany na starcie z Lishan, która akurat się wzmacnia po tym, ile ich ma, tych wszystkich rzeczy. I dobra, co mam quality? Zamiast 4% attack speeda oczywiście. Skoro będę szedł pod ilość, nie pod poziom, to quality na pewno będzie też dobre, żeby dostawać chociaż raz na jakieś z tych tanków. Przestrzegam pseudo tanków, ale wiecie o co chodzi. Dobra. Dwa fikety. I rzeka, no patrzcie jak gra mnie rozpieszcza. I dostałem jeszcze najlepsze pole, jakie może być na obecną sytuację. Battlefield. Idealnie po prostu wypełnia mi pustkę, tak? I niech będzie tak, tak. I tak, wiem, że nieoptymalnie ma to być bardziej, ale mówię wam szczerze, nie chcę po prostu teraz nawet o tym myśleć. Chcę, by ta rzeka była po prostu wstęgą, która przepłynie i tutaj potem gdzieś rozszerzać czy coś. No i w ogóle pierwszy raz zauważyłem, że to patrzę, to takie to jakby kosmos. Wiem, jestem ślepy, głupi w ogóle, ale... Ja już przywykłem. Więc no. Nie przejmuję się tym jakoś super szczególnie. A jak będzie, tak będzie, się później zobaczę. Dobra. Jakaś dobra karta szczególnie, a ta... Cmentarz, dobra. Coraz lepiej. Łącznie wyższy poziom daje, więc tak. Jako, że nie mamy niczego na... Jak to się nazywa? No na ilość szkieletów, to jakość musimy iść. Kolejna rzeka, tak. Kolejne skałki. I oby przeznaczenie było po naszej stronie. Bo póki co widać, że wodne duszki z rzeki czy coś nas wspierają rozlewiskiem swej wody, ale to jest za mało, żeby definitywnie przezwyciężyć wrogów. Więc no. Trzeba będzie po prostu się tylko postarać. Dobra, kuźnie nas pokradły. O, i nie rozumiem, 4-6. To one mają ograniczone użycia? Możliwe. Dobra, ta kuźnia... Z nią się powstrzymam jeszcze. I mamy coś nowego. Strasznie dziwne. Co to dziwne? Kompletny pancerz leżący tak po prostu na drodze i... Czekaj, czy ty żyjesz? Przepełniony egzystencją. Nie rozumiem. Co powinienem zrobić? Co bycie żywym oznacza? Co oznacza egzystować? Nie wchodźmy tak głęboko. Jeszcze... Dobra, skupmy się na twoim pierwszym pytaniu na początku. Jesteś dosyć sporym gościem. Chroń bezbronnych lub pomóż nam w naszej pracy. Umiesz obchodzić się z metalem? Albo widzisz siebie jako kucharza, albo... Broń w mojej ręce, żeby zabić, żeby dokonać egzekucji. Stoisz naprzeciwko mnie. Więc muszę, chyba muszę z tobą walczyć. Ścinanie drzewa lub zbieranie zboża też jest dobrym pomysłem. Moja samodeterminacja jest kompletna. Jestem stworzony do bitwy. Moja zbroja powinna stępić ich ostrza, mój miecz powinien przeciąć ich ciało. Cóż, jest trochę logiki w twoim myśleniu, ale... Mówiąc ogólnie, jesteś idiotą. Czyli mamy żywą zbroję. Ojej. Aha, czyli trzeba go pokonać 10 atakami. Z tego co widzę. Zawsze najpierw jego atakują, dobra, to nie jest tak źle. Ma sporą szansę na atak. I ma szansę na to, żeby dostać podwójne obrażenia. Okej, okay, ryzykowne. I widać, że mocny gościu. Czyli dobra, czyli te kuźnie nie są aż takie dobre. Ale patrzcie, ile skarbów z niego wypadło. Więc cokolwiek to spowodowało, było warto. I co najważniejsze...
Wygląda na to, że żeby obniżyć agresję tego świata, jest jeden sposób na to, żeby ją obniżyć, jest cóż... Więcej agresji. Kolejna dusza utracona. Jeśli to była dusza, oczywiście. Dobra, zanim pójdziesz dalej jednak, gościu... Proszę tutaj na chwilę na inspekcję. Książka 2 coś. Dobra, to jest jeszcze lepiej. Summon quality, no. Tak, dodatkowy szkielet i teraz tutaj... Mniej trochę życia względem tego, regeneracja, ale jest poziom szkieleta. Jak wiadomo, poziom szkieleta są pewnie najważniejsze. Dobra, no i lasy. Nieważne, thicket czy forest, muszę wszystkie po prostu rozstawiać. I tak, kolejne rzeczy zostaną utracone na rzecz kuźni, że tak nazwę. Ale jakoś szczególnie mi to nie boli. Ja już mówiłem, mi zależy na tym, żeby po prostu być przygotowanym na starcie z Lishan. Więc nawet jeśli oznacza to płacenie kuźni, czy one zaraz się chyba zniszczą. Na co właśnie, żeby dostać cokolwiek. Oj, tak. Słabsze szkielety, więcej szkieletów. Taka była moja strategia od początku. Więc wiecie. A, przy okazji, jakie to ma teraz umiejętności? Poznam to dopiero tutaj. O, okej. Aha. Czyli atakowanie ich osłabia obronę tego, kto ich atakuje. Dobra. Okej. Czyli to jest ich sposób bytu. Lepsza książka. O, trochę i dużo quality. W ogóle nie powiedziałbym, że bardzo dobra, ale... Może nawet z tego skorzystam, powiem szczerze. Ale póki co, no... Prędzej po prostu... Będę korzystał z tego, jak to się nazywa, no... Z ilości szkieletów niż z jakości. Głównie przez szybkość przechowywania przyszłą. Chociaż może... Może te kilka potężnych szkieletów byłoby dobrym wyborem? Poziom 2,33... czyli tylko to daje nam poziom. Dobra, to póki co książka nic nie zmieni. Więc tak, dobra. No dobra, utracone niestety, tutaj też utracone. Aha, czyli jak to się skończy, to chyba tworzą... żywą zbroję. Dobra. Dobra. Nie jest to co prawda dobra opcja dla mnie, ale okej. Okej. Trzy wzmocnione szkielety na początku każdej pętli, nie. Może tu być coś lepszego. Pierwszy szkielet wezwany w ciągu dnia będzie wzmocniony. Są pierwsze dwa w sumie. Nie jest to może najlepsze, wiecie, ale zawsze jakieś rozwiązanie. Aj, daj, zapomniałem podejrzeć szkielety. No cóż. Równo się mówi. Jakieś skoro one co tyle po prostu... Dobra, wracając, jeśli oni w ten sposób wzywają te golemy... Nie wiem, czy to... Czy to, powiedzmy, dobre było ich trzymać w ogóle. No teraz tak, quality wyższe. Jakieś inne efekty, okej. Quality 72%, no... Po prostu... Wow. Po prostu wow. Tak wysokiego quality chyba nigdy nie miałem. Natomiast piąty poziomowa książka daje 3. A, wiecie co? Nie zgadza się to z tym, co mówiłem, ale... I tak, sytuacja nie jest najlepsza pod tym względem, więc... Po prostu idźmy z tym, co oferuję po prostu. I dobra, mamy Lisza. Okej, rozrzucił tego więcej niż się spodziewałem. A, no cóż. I nie mamy lasu przygotowanego. Ale akurat to jest zrozumiałe, patrząc na to, że nie wypadł ani razu taki las. Więc no. Powinniśmy się chyba tym w takim razie wypadku nie przejmować. Próbować go pokonać, jakkolwiek. Dobra, kolejny wampir. Powiedzmy, że go dostawię. Niech będzie nawet tu. W sumie to wielkiej różnicy nie robi, gdzie on będzie. Ale tak, będzie wzmocniony o sporo dosyć. Jak tak patrzę.
Na szczęście nie aż tak dużo, jak było ostatnio, kiedy, wiecie... A zresztą co ja mówię, przecież wy to widzieliście. Ale dobra. Cokolwiek to było, nie było. Mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzimy. Dobra. O, wybaczcie, że tak przed chwilą zamilkłem, ale ten. Powiedzmy, że parę ważnych kwestii. Ktoś przyszedł tutaj ze mną poruszyć, musiałem się chwilowo wyciszyć. A mniejsza już z tym. Obgadałem co trzeba i teraz tak. Mniej, nie ma poziom, nie ma tego. Nigdzie nie ma niczego, co daje bonus do ilości, więc tak i... Niestety. Gdybym miał teraz Obliviona, to bym mógł spróbować, a tak to... Przepadła okazja. Dobra. W takim wypadku stawiamy, co po prostu mamy i... Z tym poczekam na później. Bo niestety nie ma innej opcji. Ile to ma życia? 33. Oj. Dobra, czyli to jest dosyć niebezpieczne w takim wypadku. Jak na niego się trafi akurat quest. Ale i tak, niektórzy biją mu dwa. Co jest zaskakujące. Ale mniejsza z tym. Dobra. Widzę, że gra nekromantą w sumie przeciwko nim może nie jest aż taka groźna. Bo się udaje się po prostu na czas robić te szkielety, co... Po prostu... Przy wysokim quality oni są niegroźni. A dobra, to przecież szansę, żeby zadać podwójne obrażenia. O, trochę mniej quality za więcej tego. Chyba jestem zmuszony zaakceptować. No niestety. Ale poziom szkieletów teraz też jest bardzo istotny, patrząc na to, że nie udało mi się zgromadzić ich nie wiadomo jak wiele. Oj, super, jeszcze bohater mi pada. Nie, rozumiem, że mam jedno wskrzeszenie dostępne, no nie znaczy, że mam go je wykorzystać już teraz. A mnie, ale quality, a nie. Mam poziom dużo, nie. Dobra, może to będzie dla mnie istotne jednak. Jeszcze nie jestem pewien oczywiście. Ale warto to mieć na przodzie gdzieś, jeśli jednak bym zrezygnął z ilości. Dobra. Fajnie by było, gdyby udało mi się przytrzymać to do bossa. Oczywiście. Tyle by było. Jeden max szkielet, mniej quality. Ale dalej będziemy na czwórce, więc tak. To było tego warte. Nawet jeśli straciłem teraz już kolejnego mojego super szkieleta, że tak nazwę, no było tego warte. Dobra. Zanim jednak pójdziemy do bossa, trzeba rozstawić kamyki i inne rzeczy. Zanim będzie za późno. Bo każda pustynia, każdy kamień, wszystko decyduje tu o moim przeżyciu. Zostajemy, nie ma przebacz. Co? Cześć, Liszu. Tak, tak. Stare teksty. No i oczywiście ciągle będzie bił bohatera, a nie szkielety. A nie, dobra, bije szkielety, jeśli trafisz ten. Szkielet generał. No wiecie, ten w zbrojce. W sumie wiem, że to nie jest generał, ale wiadomo o co chodzi. Dobra, stacy wskrzeszenie na Lisza. Super. Super, straciłem wskrzeszenie na Liszu. Na pewno wnioskuję to dobrze. Dobra, 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 fajnie. I tak, jak widzicie, teraz to już za pokonanie Lisza nic nie ma. Jakiś pasek? Nie oferuje quality, ale... Oferuje inne rzeczy. No cóż. Może to być ciekawe. Pomysły. Dobra. I chyba przy okazji jestem też zmuszony w takim razie to zrobić. Co z tego, że nie będzie miał maxa czy tam quality. Samy quality nie zwojemy świata. Potrzebujemy i to czym prędzej też rzeczy. A właśnie co tutaj ma? A, on atakuje zawsze moich sojuszników najpierw. Dobra. Oj, jak dobrze. Wiecie, nie wiem czy Lisz nie powróci przypadkiem, ale to nie jest najważniejsze. Teraz bossy będą trochę łatwiejsze. A, tutaj nie można stawiać niestety. C.
Nie jestem tego świadom, ale no niestety nic z tym zrobię. A jakiś dobry pierścionek? Mniej skeleton levela. A nie, tyle samo skeleton levela, więc... Quality max skeletons. Oj, jakie to miłe. Jakie to miłe, dobra. Widzę, że gierka jednak... zgodziła się na mój pomysł. Gorzej tylko, że te... Goblino, tak po prostu... Dobra, nie tylko gobliny. Wszystko tak po prostu mi się przebija prosto przez moje osłony i inne takie rzeczy. Więc ciężko będzie sobie z tym poradzić. I to bardzo ciężko nawet. No niestety. Co my tu mamy tym razem? O, nie ma quality. Niestety, a właśnie, poziom, tak, poziom. Okej. Okay. Nie, tego nie bierzemy. Tutaj fajnie, bo niby... Wiecie, co czwarty lub szkielcy by się ulepszyły, ale to będzie ważniejsze. I tak, rzeka. Niestety, co z tego, że mamy rzekę, jak lasu nie mamy. Wiecie, samą rzeką nie zwojuje świata. No niestety. Chyba to podejście nie będzie tym zwycięskim. Może jednak trzeba się nastawić na jakąś inną strategię, albo... na bardzo powolne dobudowywanie wszystkiego. Nie wiem. Mówię szczerze, po prostu... nie wiem. Jaka jest dobra strategia. Zresztą... to jest część gry w Loop Hero. Odkrywamy wszystko na bieżąco. Cóż... prawdopodobnie... jedyne co mi pozostało, to... po prostu... zawalczyć o to, żeby to podejście było jak najlepsze. Dobra, wybaczcie ludziska, ale... obowiązki. Dobra, to teraz szybko dokończmy naszą... niechybną zagładę, patrząc na to, że nawet zwykły wampir z pająkami nas już prawie ubija. I tak, jak zresztą się skończy... powiem szczerze, że prawdopodobnie skończę ten epizod, bo nie ukrywam, on jest mocno nieplanowany, wiecie, zobaczyłem... co się stało, bossa mi wezwała jako zwykłego wroga w połowie planszy, nawet nie całej, więc no... nie ukrywam, to miało być krótkie podejście na gromadzenie surowców, a skończyło się jak... w sumie jak zwykle. Ale tak, wiecie, tego to wam raczej nie muszę mówić, wiecie, jak to zazwyczaj u mnie jest. Dobra. I tak... super. Po prostu super. Dobra. Dobra. Bij kostek, bij kostek! Czemu te kostki są takie useless? A cóż. Dobra. Dobra. Dobra, szybciej. Właśnie jakieś surowce w ogóle mamy? Chwila, dwie czaszki? Za jednego bossa dwie czaszki tutaj. O! To... an tak, ponad 100% do bonusowych surowców. Mogłem o tym pomyśleć wcześniej, że w sumie tak to będzie wyglądało. Ale podwójne bonusy, no... nie ukrywam. Kuszące. Jeszcze bardziej, żeby tutaj walczyć. Gorzej tylko, że muszę znać jakąś pewnie strategię, żeby sobie tutaj radzić. No cóż. O, jeszcze więcej quality. Ale czy to warto brać? Nie, nie warto. Dobra. I co my tu jeszcze mamy? Dobra. Dobra, wiecie co, postawię to, nawet jeśli to ma być tylko po to, żeby może wywołać kolejnego bossa. Tak, super. I nie będzie. A to znaczy kolejną pętlę naszego życia na krawędzi. Dobra, tak i... wampierz. Nawet nie wiem, czemu drugiego tam wystawiłem. I nadal brakuje chyba z jednej karty. Smutne to trochę. Tak, kolejny raz żywa zbrojka i... zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra. 12, tak, zbroje mi się ulepszają powoli. Najgorsze. A, książka daje coś ciekawego. Dużo więcej różnych rzeczy, co powiem, jednego miszkieta. Dobra, trudno, przeżyję. A ta książka nie daje tyle quality chyba. Ale daje jeszcze więcej mocy. Wiecie co, no. Prawie siódemka. To jest potrzebne, żeby przeżyć. Oczywiście jest i tak, że nie przeżyjemy prawdopodobnie. Więc... mnie. I moje możliwości bojowe. Ale mniejsza z tym. Quality, quality, quality. Nie ma poziomu, ani nic. I cóż. Powiem wam szczerze, chyba...
Stało się. Widzicie, to stało się. Tak, w tym momencie. Liczyłem na to, że może mi się uda. Przeżyję czy coś. Niestety nie. Tym razem, powiem szczerze, klikam take all, bo w ten sposób dwie czaszki, tylko w sumie tarca trochę surowców przyniosę do bazy. I cóż, pora wrócić na rozdział drugi, farmić. Albo nawet na pierwszy. Wiecie, zależy już się od tego co i jak. I cóż, nieplanowany odcinek był mocno. Więc, jak mówiłem, krócej. Wybaczcie mi za to. Jednocześnie wybaczcie, że gram bez was w nowości. Cóż, dobra, to są naprawdę tyle, więc dziękuję wam bardzo, no i do zobaczenia za tydzień, więc trzymajcie się. Hej, hej.